Na to, jak wyglądam, zwracałam uwagę od najmłodszych lat. Każdy dodatkowy kilogram na ciele obserwowałam z podejrzliwością. Jednak, kiedy w okolicy 30 roku życia zaczęłam obsesyjnie ćwiczyć, a moja waga i kształt ciała, pomimo upływających miesięcy, nie zmieniały się znacząco, zaczęłam się zastanawiać. A co, jeśli wszystkie te rady, z których korzystam, wprowadzają mnie po prostu w błąd? Cześć, mam na imię Ania i tutaj na kanale omawiam zjawiska, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie. W dzisiejszym wideo chciałabym się zastanowić nad tym, skąd biorą się nadwaga i otyłość, a także zaproponować rozwiązania na niektóre związane z nimi problemy. Zacznijmy od podstaw. Wytłumaczmy pojęcia, które przed chwilą wspomniałam. Nadwaga to nagromadzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie przekraczające optymalne zalecenia zdrowotne. Staje się ona typową cechą w populacjach, gdzie nie ma problemów z brakiem żywności i dominuje styl życia pozbawiony aktywności fizycznej. Otyłość to z kolei choroba przewlekła, stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 25% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 30% u kobiet. Według danych GUS jeszcze 24 lata temu mniej niż 15% Polek i mniej jak 20% Polaków zmagało się z problemem nadwagi. Jednak okazuje się, że liczba ta wzrosła do 53% u kobiet i 68% u mężczyzn. Obecnie ponad 1/4 Polaków cierpi na otyłość i wynik ten zapewnia nam miejsce w pierwszej piątce najbardziej otyłych krajów Europy. Aby przeanalizować, dlaczego tyjemy, pomyślałam, że warto przyjrzeć się temu, czym karmimy zwierzęta, które chcemy utuczyć. I od tutaj znalazłam artykuł, w którym jest opisana dieta prosiąt zarówno takich, które mają być przeznaczone na ubój, jak i takich, które są hodowane dla rodzenia nowych prosiąt. Zaskakująco, albo może nie zaskakująco, dieta tych pierwszych jest przeładowana węglowodanami, a dieta tych drugich jest dużo bardziej zróżnicowana. Okej, zdaję sobie sprawę z tego, że nie odkrywam Ameryki, mówiąc, że duża ilość zbóż w naszej diecie może spowodować nagły przyrost wagi, ponieważ już od wielu lat redukcja węglowodanów w diecie jest jedną z pierwszych rzeczy, którą zaleca się wszystkim tym, którzy walczą z nadwagą. Jednak to, co mnie zastanawiało, to dlaczego problem z nadwagą pojawił się dopiero ostatnio, skoro węglowodany w postaci chlebów i mąk i wszelkiego rodzaju klusek były z nami od wielu setek tysięcy lat. Aby to wytłumaczyć, pomyślałam, że warto spojrzeć na sam proces trawienia od strony biologicznej. Okazuje się, że nie tylko kalorie mają wpływ na przyrost wagi ciała, ale także hormony, na przykład insulina. Aby wytłumaczyć i rozwinąć tę tezę, wydaje mi się niezbędne, aby opowiedzieć o tym, co dzieje się w naszym organizmie po posiłku. Tak więc zacznijmy może od początku. Po posiłku podnosi się poziom cukru we krwi. Aby ten cukier mógł być przetworzony na energię, komórki, które posiadają tak zwane receptory insulinowe, będą wchłaniać ten cukier, a następnie przetwarzać. Jednak problem polega na tym, że mięśnie czy wątroba mogą przyswoić tylko określoną ilość glukozy w danym momencie, a reszta tej glukozy nie może krążyć w układzie krwionośnym, ponieważ grozi to glikacją, a w konsekwencji wieloma groźnymi chorobami, jak na przykład miażdżyca. Na szczęście jest w naszym organizmie miejsce, w którym bezpiecznie można przechować ten cukier i są to komórki tłuszczowe. Pamiętając, że glukoza jest przetwarzana na energię np. w mięśniach czy w wątrobie, może jakoś naturalnie nam się wydawać, że taki sam los czeka tą glukozę, która jest magazynowana w komórkach tłuszczowych. Jednak okazuje się, że nie zawsze tak jest. I tak na przykład, jeśli w Twoim posiłku jest bardzo dużo węglowodanów, albo jeśli między posiłkami podjadasz, jeśli popijasz słodkie soczki i tym podobne, w Twojej krwi jest cały czas wysoki poziom glukozy, co sprawia, że niemożliwym jest uwolnienie zmagazowanych cukrów. Warto tutaj zwrócić uwagę na taką drobną zależność. Jeśli brakuje Ci energii, a we krwi masz wysoki poziom insuliny, to nie będziesz miał tej energii tak długo, dopóki nie zapewnisz ciału nowej dawki cukru razem z nowym posiłkiem. I właśnie w ten sposób nieustanne, ciągłe zapewnianie ciału dużej ilości cukru może spowodować, że będziesz tył, będąc cały czas głodnym. Patrząc na nadwagę z perspektywy zarządzania energią w naszym ciele, wydaje mi się, że nie tylko powinniśmy się zastanawiać, czy ludzie tyją dlatego, że się nie ruszają, ale również na to, czy spadek energii i ich niemożliwość do wykonywania różnego rodzaju wysiłku fizycznego nie jest połączona właśnie z tym, że tyją. Tego konkretnego zjawiska bardzo dotkliwie doświadczyłam sama około 4 lat temu.
W związku z zawirowaniami w moim życiu prywatnym i zawodowym miałam mniej czasu na to, aby przygotowywać sobie posiłki i w związku z tym przez około 2 miesiące jadłam bardzo dużo bułek, pizzy, makaronów i wszelkiego rodzaju jedzenia, które można kupić na mieście. Po około 2 miesiącach takiego trybu życia wylądowałam u lekarza z zapaleniem dróg moczowych, które powiązane zostało z przyrostem bakterii, które nazywają się Candida. Sposobem na ich zwalczenie miała być zmiana diety na około 3 miesiące. W tym czasie miałam ograniczyć wszelkiego rodzaju cukry, czyli wiadomo, słodycze, owoce, nawet warzywa, ale również i może nawet przede wszystkim węglowodany. Nie będę przesadzać, jeśli powiem, że te 3 miesiące były jednym z najgorszych okresów pod kątem żywieniowym w moim życiu. Nie tylko wszystkie potrawy, które jadłam, miałam wrażenie, że są zupełnie bez smaku, ale przede wszystkim nie miałam energii na to, żeby dokonać jakiegokolwiek wysiłku fizycznego czy psychicznego. Co ciekawe to, że pokarmy zawierające węglowodany są jednymi z tych, które jesteśmy w stanie przedawkować i zjeść ich dużo więcej niż potrzebujemy, bez pewnego wysiłku. Nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy jesteście na przykład na jakimś proszonym obiedzie i czujecie się mega pełni, mega na jedzenie, ale w tym momencie wjeżdża na stół ciasto i wy, o już, jesteście w stanie upchnąć w siebie jeszcze trochę. W latach 60. XX wieku pan, który nazywał się Ethan Sims, przeprowadził eksperyment, podczas którego sprawdzał, co jest łatwiej przedawkować. Tłuszcze czy węglowodany? I podczas tego eksperymentu odkrył, że był w stanie zmusić ludzi do tego, aby zjedli ponad 7000 kalorii węglowodanów i nie było to jakimś szczególnym wyzwaniem, ale z kolei zmuszenie ich do zjedzenia równowartości jednej kostki masła było naprawdę olbrzymim wysiłkiem. Posiadając tą podstawową wiedzę biologiczną, wcale nie taką podstawową, Ida, bardzo dziękuję Ci za to, że pomogłaś mi napisać scenariusz do tego wideo. Zastanówmy się nad tym, co zmieniło się w naszym życiu przez ostatnie 25 lat, tak aby problem z nadwagą mógł przybrać tak bardzo na sile. Olbrzymi wybór produktów przetworzonych z małą ilością błonnika jest relatywnie nową sytuacją i dlatego nasze ciała nie miały jeszcze czasu się przystosować do takiej nowej diety. W związku z tym my, generacje, które takie odżywianie wybraliśmy, mierzymy się z efektami ubocznymi tego stylu życia, w tym z przybieraniem na wadze. Kilka razy już wspomniałam w tym wideo o błonniku, dlatego wydaje mi się, że należy Wam się drobne wytłumaczenie. Otóż błonnik to też rodzaj cukru, jednak jest to cukier dużo bardziej złożony. Pamiętacie, jak wcześniej mówiłam o określonej ilości glukozy, która może być przyswojona przez nasze ciało w jakimś konkretnym momencie? Im więcej błonnika jest w pożywieniu, tym dłużej będzie trwał proces trawienny i tym większe prawdopodobieństwo, że glukoza zostanie przetworzona na energię, a nie magazynowana w komórkach tłuszczowych. Problem produktów przetworzonych, zawierających olbrzymie ilości cukrów i małe ilości błonnika, jest coraz częściej poruszanym problemem przez wszelkiego rodzaju organy prawne zajmujące się naszą dietą. I tutaj na przykład znalazłam list, w którym krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia namawia nas do podjęcia dyskusji na temat opodatkowania i ograniczenia dostępu do tego typu żywności, w tym napojów. Mówiąc o napojach, nie mogę nie wspomnieć o moim stosunku do nich. Otóż wszystkie napoje spożywcze, zaczynając od napojów gazowanych, napojów energetycznych, przez soki i kończąc nawet na mlekach, zawierają olbrzymie ilości cukrów. Nie byłabym sobą, gdybym nie zakończyła tego wideo w konstruktywny sposób, oferując Wam kilka rozwiązań, które ja sama stosuję w moim życiu i które według mnie działają z cuda. Nie tylko na samym początku pomogły mi pozbyć się nadmiaru kilogramów, ale również teraz pomagają mi utrzymywać stałą wagę ciała, co jest generalnie bardzo dobre dla zdrowia. Po pierwsze, jeśli w Waszej diecie jest olbrzymia ilość produktów przetworzonych, to nie porywajcie się z motyką na słońce. Według mnie lepiej powoli, drobnymi krokami jest dochodzić do celu, niż próbować sprintem tam dobiec, przy okazji przewracając się już po prostu po pierwszych dwóch krokach. W związku z tym ja zaczęłabym od wyeliminowania na przykład soków czy ciastek na rzecz owoców. Nie tylko będzie to lepszy, zdrowszy zamiennik, ale dzięki temu, że owoce również są słodkie, będą w stanie zapewnić Wam w miarę podobne walory smakowe. Inna rzecz, którą możecie zrobić, to zamienienie białego pieczywa na ciemne. Duża ilość błonnika w takich czarnych chlebkach sprawia, że dużo dłużej rozkładają się one podczas procesu trawiennego. Myk polega na tym, że im dłużej jakiś pokarm będzie się rozkładał, tym dłużej będziemy czuć się najedzeni. W moim przypadku, kiedy po spożyciu jednej bułki pszennej już po godzinie albo półtorej odczuwam
odczuwałam taki lekki głód i miałam ochotę na jakąś kolejną przekąskę, to po zjedzeniu takiego chlebka przez dwie, a może nawet 2,5 godziny nie czuję aż takiej dużej potrzeby, żeby coś jeść. Jeśli rezygnacja z produktów przetworzonych wydaje Ci się niemożliwa ze względów czasowych, to proponuję Ci przygotowywać sobie posiłki na kilka dni w przód. Ja przygotowuję moje posiłki na 4 dni w przód, ale rozumiem, że nie zawsze i nie każdy może chcieć przyjąć taki styl życia, dlatego proponowałabym Ci spróbować wprowadzić chociaż jeden albo dwa takie posiłki w tygodniu, tak abyś w razie czego zawsze miał je w lodówce i mógł je zjeść. No i najważniejsza według mnie rada to, aby nie podchodzić do tego procesu zero-jedynkowo. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy. Zwłaszcza na początku wydaje mi się, że niesłychanie trudno jest zmienić wszystkie swoje nawyki, tak więc jeśli nadal będzie Ci się zdarzać kupować chipsy czy pić kolę, to nie miej do siebie zbyt wielu pretensji. Nikt z nas nie jest idealny. Ja też od czasu do czasu dam się namówić na chipsy, na pizzę. Na pizzę nie trzeba mnie namawiać, pizzę jestem w stanie jeść cały czas. Ważne jest jednak to, aby te drobne potknięcia nie powstrzymały nas przed dotarciem do celu. Przy prawidłowo zbalansowanej diecie bardzo trudno jest jeść więcej niż potrzebujemy, ale niestety przy źle zbalansowanej diecie bardzo trudno jest nie jeść więcej niż powinniśmy. Wiem, że te zmiany nie są łatwe i że wymagają motywacji, ale jednocześnie też wierzę w Ciebie, ponieważ jeśli dotrwałeś do tego momentu w wideo, to znaczy, że naprawdę jesteś zmotywowany. Dlatego zachęcam Was do tego, abyście uczyli się o tym, co jeść i dlaczego. W opisie tego wideo podlinkuję kilka kanałów, które według mnie mają fajną ofertę posiłków zdrowych i łatwych do przygotowania. Im lepiej będziecie rozumieć, jak zapewnić swojemu ciału odpowiednią ilość wartości odżywczych, tym łatwiej będzie Wam wytrzymać we wszystkich swoich pozytywnych postanowieniach. No i to by było wszystko na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!